Od jakiegoś czasu Bóg do mnie mówi: miłosierdzia pragnę, a nie ofiary. I tu nie chodzi o to, żeby nie składać w ofierze swojej cielesności, ale chodzi o nasze nastawienie do rzeczy, które robimy. Nie robisz Bogu łaski. Nie robisz Bogu łaski, że się modlisz. Nie robisz Bogu łaski, że ewangelizujesz. Nie robisz Bogu łaski, że uzdrawiasz. Problem w tym polega na tym, że nie żyjesz dziękczynieniem. Podziękuj Bogu codziennie przez 15, pół godziny, godzinę. Zacznij Mu dziękować. Dziękuj Mu codziennie za te rzeczy, które dla Ciebie zrobił. A zmieni się nastawienie Twojego serca. To jest to, co mówi Mateusz. Zaczniesz z radością się modlić i zaczniesz z radością wychodzić do ludzi. I to, co mówiła Asia, będziesz miał frajdę, że głosić Ewangelię. Nie robisz nikomu łaski. Wiecie, ja jak wychodzę na ulicę, to w ostatnim czasie w ogóle widzę, że my zapraszamy na wesele. My wychodzimy i zapraszamy ludzi na bal do Boga. Stół jest zastawiony na to, aby żyli w ogóle szczęśliwym życiem. Tak jak czytałam ostatnio, że Syn Człowieczy przyszedł, aby w ogóle zaprosić na wesele. My zapraszamy na wesele. Nie wiem, czy macie tak, że jak stajecie na ulicy, to czujecie, że zapraszacie ludzi na wesele. Do Bożego Królestwa. To jesteśmy my, słuchajcie. To my wyszliśmy i zapraszamy ludzi na wesele. Jezus to rozpoczął. Ci, którzy chcą, to wejdą. Ci, którzy nie chcą, to będzie zgrzytanie zębami. Także taką receptą na to, żeby zmieniło się nastawienie w środku, żeby nie robić Bogu łaski, jest dziękowanie Mu codziennie za swoje sprawy, za te małe sprawy. Zobaczycie, jak Wam się zmieni w ogóle wnętrze. Amen.